Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy dla was porównanie. Myślę, że porównamy dzisiaj trzy lalki. Zaczniemy od porównania trzech lalek z serii Barbie Fashionista. Już pewnie ją znacie z naszego kanału. Jest to seria lalek Barbie, które mają odzwierciedlać prawdziwych ludzi. Także mają zróżnicowane kształty ciała. Niektóre są niższe, niektóre wyższe, niektóre mają na przykład wysportowane łydki, wysportowaną całą figurę. Niektóre mają zaokrąglone kształty kobiece. I w tej serii mamy też różne odcienie skóry i mamy też panów, też właśnie o różnych kształtach ciała, o różnych figurach. A tutaj zobaczcie, mamy lalkę Barbie standardową. Także możemy sobie zacząć od porównania twarzy, może tak zaczniemy po prostu od góry. A potem sobie porównamy ciała. Zobaczcie, jeżeli chodzi o figurę, to widzimy, że są różnice. Jeżeli chodzi o twarz, to akurat te lalki obydwie są dosyć podobne, chociaż ta lalka po lewej ma troszeczkę większy nos, troszeczkę pełniejsze usta i troszeczkę inny makijaż, ale utrzymany w tym samym jakby klimacie, bo jest bardzo delikatny. Spójrzmy sobie jeszcze na te lalki. Jeżeli chodzi o wysokość, tego nie widzieliście, nie wiem jak wam to pokazać, może je położę. Sprawdźmy. Jeżeli chodzi o wysokość, to są identyczne. Akurat te dwie, bo w tej serii właśnie są lalki o różnej wielkości. Jak widzicie, twarz jest zupełnie inna. Mamy zupełnie inny kształt ust, inne brwi, nos szerszy, inny kolor oczu, no i widzimy też inny kolor skóry. Tak, i oczywiście widzimy też wielką różnicę we włosach. Lalka po lewej ma przepiękne, kręcone, odstające na wszystkie strony włosy, a lalka Barbie w wersji standardowej ma długie blond włosy, typowe. Typowe, bo to jest właśnie standardowa lalka Barbie. Bardzo mi się podobają te włosy. To jest już zupełna nowość, jeżeli chodzi o lalki Barbie. Bardzo się cieszę, że ta lalka pojawiła się w tej serii. Super, ma te włosy, wyglądają bardzo naturalnie, bo tak właśnie miały wyglądać lalki z tej serii. Tutaj na pewno widzicie różnicę, nie da się jej nie zauważyć. Ta lalka ma takie włosy właśnie kręcone, zupełnie z czegoś innego wykonane. A nasza lalka blond ma właśnie gładkie, długie włosy. Zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się, jak się różnią, czym się różnią. Jeżeli chodzi o figurę, to też mamy różnicę. Ręce są takie same, ale lalka po lewej jest bardziej wysportowana. Tutaj właśnie, ale tutaj była największa różnica w kolorze skóry i w twarzy. I tu mamy kolejną lalkę z tej serii Fashionista. I zobaczcie, ta też ma inny odcień skóry. Jest bledsza, ma grubsze brwi. Nos też chyba jest inny, makijaż na pewno jest inny. Usta też się różnią, to widzimy. I ta lalka ma też zupełnie inny kształt twarzy, zobaczcie. Lalka po lewej ma węższą i dłuższą, a ta lalka ma twarz szerszą i krótszą. Widzimy też, że ma inny kolor włosów. I tu są właśnie te dwie lalki
po lewej i po środku i jeszcze ta, którą tutaj sadzam, to są lalki z serii Fashionista. I zobaczcie, każda z tych lalek jest zupełnie inna. Każda lalka w tej serii ma swój własny styl, ma zupełnie inny makijaż, zupełnie inne ubrania i inną figurę. Także bardzo lubimy tę serię i bardzo lubimy porównywać lalki z tej serii z innymi lalkami. Bardzo ciekawa seria ogólnie. Zapraszamy Was też do obejrzenia filmów, w których pokazywaliśmy wszystkie te lalki osobno. I dzisiaj mamy, zobaczcie, jeszcze do porównania lalkę XXL. Tak ją tutaj posadzę, żebyście mogli sobie też ją porównać zarówno z lalką standardową Barbie, jak i z lalkami Barbie z tej serii, o której właśnie przed chwilą mówiliśmy. Wszystkie się razem tak prezentują. Napiszcie mi koniecznie, która z tych lalek Wam się podoba najbardziej. Czy lalka Barbie standardowa, czy te lalki z serii Fashionista, czy może właśnie lalka Barbie XXL. Która Wam się podoba najbardziej? Napiszcie mi to w komentarzu. Czekamy na kciuki w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I zapraszamy też na odcinki właśnie, w których pokazywaliśmy te lalki osobno. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.